Cześć, z tej strony Seba z Pokestore i na samym początku chciałbym podziękować bardzo osobie, dzięki której w ogóle jest ten filmik, a osobie, która ostatnio przypomniała mi o premierze Digimon BT08 Boxów, a teraz przypomniała mi o premierze, w sumie przypomniała, ja nie miałem zielonego pojęcia, że tak szybko wychodzą dodatki tej gry po angielsku i że można ją tak łatwo sprowadzić już, chociaż przyznajmy się, nie jest łatwo ją sprowadzić, ale można, jest dostępna, to nie jest źle. Jeszcze raz dziękuję. Wiesz, o kogo chodzi. Wiesz, że chodzi o ciebie. Możesz mi częściej przypominać. I'm gladly take everything from you. Ta osoba nawet kupiła mi tego boxa. Oczywiście zwróciłem już jej pieniądze za to, ale po prostu filmik egzystuje, bo egzystuje. Fajnie, bo zrobię ten filmik przed tym, jak wyjdzie Commander Legends Baldur's Gate. Dodatek, nad którym długo nie myślałem. Ale jak wczoraj zacząłem o nim myśleć, to wydaje mi się, że może to być dobry dodatek. Mianowicie o tym będę się rozwodził przy unboxingu, który będzie prawdopodobnie jutro. No, ale co nie zmienia faktu, że ja żyję, jest dobrze i dziś pootwieramy sobie wszystkich ulubione, nie wiem, chyba moje ulubione, I don't know, dziewczynki z Vixos. O co chodzi z tą grą, że oni teraz tak gwałtownie wystawiają nowe dodatki? Ja się pogubiłem. Dopiero co otwierałem jakiś dodatek, który się nawet nie pamiętam jak się za... Porwane opakowanie, ale z daleka widzę. Changing Diva. Okej, okay. Ten pierwszy był Glowing Diva. Nie, poprzedni... No, dobra. Whatever it is. It's Stand Up Diva. Okej, okay. this one is Stand Up Diva. Co jest ciekawe, to, że w Glowing Diva, jak już ogarnęliśmy, tu są jakieś zespoły, które śpiewają. Chyba w tym Glowing Diva były 4 zespoły, a w tym poprzednim boxie, którego otwieraliśmy, były dziewczyny, tak jakby w innych wersjach, do tego poprzedniego. Tak jakby mieliśmy głównego boxa i mieliśmy pierwszy dodatek do tego boxa, który miał tyle samo kart, co w tym pierwszym, tym podstawowym. A teraz mamy chyba drugi box, bo to są panie, które też się pojawiały w tamtych pierwszych zespołach. A, i tutaj się zaczynają też problemy, bo w poprzednim boxie mieliśmy przedruki. Tutaj też pewnie będą jakieś przedruki. Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie tu jest jakieś oznaczenie, które faktycznie mówi nam, że to jest jakiś dodatek do dodatku, ale still. To jest ciągle to samo. Po 8 kart, 20 paczek i... 96-82. Tych zdecydowanie, te numerki są zdecydowanie troszkę mniejsze, bo chyba w poprzednim dodatku mieliśmy 100 kart i 96 parallel cards. Tutaj mamy tych trochę mniej, 6 pisrarów, okej. Okay. A, jest napisane nawet, 7 reprinted cards included. Wow, wizardzi, uczcie się. Piszcie w każdym dodatku, ile kart jest reprintowanych gdzieś tam na opakowaniu. Dla mnie to było naprawdę coś fajnego. I mamy oczywiście nietrafialne divarary. Po ostatnim moim unboxingu Vixos, ja tu się ogólnie... Ej, czy my nie dostaniemy żadnego... Stop. 20 packs included, the product does not count any rulebooks. It's not possible to start. Tym razem chyba nie dostaniemy żadnego z tego co widzę... Buy a box promo. Trudno, bywa. O, moja ulubiona srebrna folia, która nie chroni dosłownie przed niczym. No dobra, okej. Okay. Nie da się ich chyba zdjąć tak, żeby nie porwać opakowania, więc jak domniałem, jest jakaś... I don't know, ochrona. Proszę Państwa, mamy nasze ulubione kartonowe rzucone. I don't know. No, już poniszczyłem te opakowania. Nie, stop, jest jakiś special promo pack. Jedna karta, która nawet się nie zagina. Made in Japan, 15 years plus. Posiedziałem ostatnio sobie po otwieraniu. Przepraszam bardzo, sekundkę. Pójdę, coś się napił, mój zasłuch gardę. Przy ostatnim otwieraniu dodatku Vixos zacząłem się nad czymś zastanawiać. Aktualnie zacząłem się zastanawiać i grzebać sobie trochę po necie. Nie jest normalne, że dodatek, który, znaczy gra, która wyszła z Japonii, tak szybko przywędrowała do USA i do Europy i wydaje co dwa i pół miesiąca jakiś nowy dodatek. No nie, nie jest. I natrafiłem sobie na YouTubie na kilka filmików, w którym youtuberzy
na przykład przez 4 godziny otwierają 80 boksów właśnie Vixosa. Po to, żeby trafić Divarary. Divarary chyba trafia się raz na 4 case'y. Case to chyba 8 boksów albo 10 boksów. Są to najczęściej karty warte po 300-400 euro. Nie różnią się niczym od tych ładnych kart, które tutaj trafiamy. Tu chyba dwie na boksa są. Od tych ładnych kart. Nie, jedna chyba na boksa jest. Oprócz tego, że mają podpis postaci, która na nim jest. Jest wielki hype na to. Gigantyczny. Powiedziałbym nawet, że z tego co czytałem, to w Japonii, kiedy te pierwsze jakieś boksy po japońsku Vixosa wychodziła, to było wiele lat temu, to nigdy nie było takiego hype'u na tą grę. Co bardzo zdziwiło mnie właśnie to, że jest gigantyczny hype, jak ta gra wyszła po angielsku. Ale jedno ważne zdanie i może wam to nawet coś objaśni, albo ja nie będę objaśniał tego zdania, a będzie po prostu ciekawe, jak sami się nad tym zastanowicie. To jest moje twierdzenie. Produkt, który ma napisane, że jest produktem kolekcjonerskim, zawsze będzie mniej produktem kolekcjonerskim niż produkt, który ma napisane, że nie jest produktem kolekcjonerskim. Co to do końca oznacza? Zastanówcie się nad tym zbiegu bezsensownym zdaniem. Moim zdaniem to zdanie ma gigantyczne znaczenie, szczególnie jeżeli chodzi o takie gry jak Pokémon, właśnie Vixos, Digimon, a nawet Magic the Gathering. Tak mi się wydaje. Wytłumaczę te zdanie w filmiku z Baldur's Gate'em. Będzie łatwiej. No dobra, co my tu mamy? Mamy Vixosa, mamy 7 reprintów. Czy tam były też napisane, jakie reprinty były, ile było reprintów w tamtym boksie? I don't know. Zaraz mogę pójść po niego sięgnąć. Mamy promkę pani z zespołu Diagram. Okej, dobra. O, błagam cię, kamero. Dziękuję. Masz już słabszy dzień? Już masz słabszy dzień? No, jest dopiero ledwo po południu. Dobra. Mamy taką panią, jest podpis, jest świecąca. Nic bardziej specjalnego, raczej nie będzie nic warta. No dobra, jak oczywiście zaczynamy nasze piękne 8-kartowe boosterki otwierać. Uwielbiam te booster boxy z tego głównie powodu, że otwierasz, wkładasz do takiego deck boxa i jakbyś nie otwierał całego boxa. Jakbyś po prostu miał kilka kart w ręku. Coś dzisiaj jakiś problem ze stabilizatorem jest. Dobra, mamy taką, mamy paczuszkę, jak zwykle mamy komony. Dodatkowo powiem wam szczerze, że ktoś tu ostatnio nawet przyszedł i powiedział, że te Vixosy to bardzo mu się podobają, by chętnie sobie obejrzał, kupił sobie kilka kart, po czym następnego dnia jak przyszedł, ponownie, tym razem po Magiki, to zasugerował mi, żebym pooglądał sobie, jak się gra w tą grę. Nie miałem jeszcze chwili czasu, ale może zerknę przy najbliższym wolnej chwili. Stwierdził, że ta gra wcale nie ma aż tak małego sensu. Ponadto po tylu dodatkach jest dość grywalna i nie trzeba znać miliona zasad. No ale dobra, to pewnie znaczy, że nie jest aż taka trudna, jak wygląda plansza do niej. Dobra, czy tutaj... Dobra, możemy zaczynać. Ja mam jakieś komony. Akufuku Cold Maze. Okej, okay, I don't get it, ale to z tego co pamiętam, to są wszystkie panie, które są przebrane za budynki lub za wieże. Widzicie, ja zaczynam powoli ogarniać, trzeba się mnie bać. Iris Crimson Angel. Matko Boska, wszystkie są dość mocno, jakby to powiedzieć, opięte. Ta szczególnie, ale ma dużo... dużo... Jezu, jakby to, żeby nie trafić w... Ma dużo mięsa ze sobą. O, no nie odbierajmy teraz telefonów. Dziękujemy bardzo. Tak, ta pani ma zdecydowanie dużo mięsa ze sobą. Jedziemy dalej. Mamy... Ereczkę. Nie, ja nie będę tego czytał. Nie. I to jest nasza pierwsza ereczka. Mamy też Elriga. Co o dziwo, to jest też pani Elrig, która się trafiała w tym poprzednim boksie. Myślałem, że tutaj przez to, że to jest narysowane, to nie będzie ich. No, dobra. Mianowicie jest to bardzo efektywnie narysowana karta. Staram się jak najbardziej dobrać przymiotniki do otwieranego boksa, ale jest mi coraz ciężej. Dobra.
Sekundkę. Widzę, że osoba. Dobra, już mam to, załatwiłem, przepraszam Was na chwilkę. Mamy kolejną erkę, tak, bo tu się po kilka erek trafia, ok, i mamy najważniejszy slot, czyli jakąś kartę foliowaną. I mamy pierwszą SR-kę. Widać, że kolejny dodatek, znowu foliowanie jest takie same w SR-kach. Ciekawy jestem, kiedy zmienią. No mamy jakąś Demeter Jade Angel Queen. Ja gubię się, ale to japońskie nazwy, oni mieszają coś z czymś, przez coś i tak to właśnie wygląda. Mamy w nazwie Demeter, która jest boginią chyba grecką, nawet chyba nie, ale dobra, whatever. Octodan, Phantom Terabis, Jak na razie nie widzę przedruków, chyba że ta pierwsza pani była przedrukiem, mogę się trochę pogubić. Tyrfing, okej. Aktualnie Tyrfing to jeden z bogów nordyckich. Himejia, bardzo ładna i weird karta z jednym zamachem. Actually, coś jest zdecydowanie nie tak z tym artem. Mianowicie, czy jak mam rozumieć tą część tego wachlarza, który trzyma w ręku? Czemu gęś jest wpięta tak jakby w niego? Okej, zostawmy lore osobom, które ogarniają to. Ta pani w ogóle wygląda, jakby urwała się z innej karcianki. Mamy Hirana Kabum, czyli jedną z Elric. Tak, tą chyba podstawową czerwoną. Tak, to zdecydowanie nie wiem. Nie wiem, czy Elrigi mają przedruki, chyba nie. Tu mamy jak zwykle popisowy art, który wychodzi poza kartę i fajnie, bo napisy są nad tym artem i wygląda to całkiem nieźle. I jakimś cudem trafiła nam się kolejna SRK. SRK chyba było ile? 5 na boksa? 5 albo 6. A w całym boksie jest ich pewnie niewiele. Quick check. 12 SRK powinno się trafić. 12 Secret Rarów, 1 na boksa. Aha. Bardzo ładna pani. Blue Wally na Aquatic Phantom Beast. I don't know. Dobra, jedziemy dalej. To jest przedruk. Kolejna pani Code Maze, przebrana za jakiś budynek, okej. First shot, jak spojrzałem na to, myślałem, że to jest jakaś biedna dziewczynka związana sznurem, ale nie jest. Po prostu jest za długim w szafloku. Nie za bardzo kumam w ogóle. Natural Planet. Żebyście nie myśleli, że to wiecie, coś to. No dobra, to jest cool gal na desce. Okej, I got this one. Aha! Ermlight Code Art. Co? Pierwszy raz widzicie dziewczynę, która jest lampką nocną? Nie, to jest zwykła lampka. Pierwszy raz widzicie? Nie, ja widzę codziennie takie dziewczyny, które są lampką nocną. Nie wiem, o co wam chodzi. O matko boska, ile się dzieje na tym arcie. Nie, to nie jest ta sama pani. Nie, to jest... VJ Wolf. Karta jest tak uzupełniona, że ja praktycznie gubię się. Jeszcze są każde abilitki napisane innym kolorem. No dobra, akurat może to być duży pozytyw. I mamy Erkę, kolejną panienkę, która wydaje się jakby była z innej gry. I mamy kolejnego Elriga. Okej. To jest chyba z tego co widzę, jak na razie najlepszy art. Bardzo mi się podoba. Fajne, ekspresyjne, w ogóle bardzo dobrze narysowane są te karty. I mamy pierwszą Erkę. Już nie pamiętam, ale chyba jak Erka się trafia taka, to jest zawsze full artowa. Jest jakaś dziwna tanguzara. Dobra. Przyspieszamy pana Vixosa. Tak, z tego co pamiętam, chyba jest jeden slot secret tutaj na całego boksa. Okej, mamy Orangutan. dobra, jest fajnie. Wydaje mi się, że pani, która jest lampką, nie da się przebić, ale kto wie. A mamy kolejne Natural Planet Azur Evil. Prawie wygląda jak koleś, prawie. Almost there. RK. Izo Doom General, okej. Miecze. Tam trąbki, tu miecze, okej. O, to jest nasza panienka. Z tego tylko tam level 3 trafiliśmy, a tu jest level 1. Still nie wiem, o co chodzi z tymi levelami, ale okej. Kolejny Elric. Też ekspresyjna karta, bardzo dobrze narysowana.
I mamy, proszę Państwa, mamy Peace Art. Aktualnie wydaje mi się, że to nie jest zespół. Nie wiem, gubię się trochę. Exit for Burning Curiosity. Okej, okay. Impreza na plaży. Tak. Bardzo ładna karta. I think it's nice. Zdecydowanie ładna. Okej, okay, ta pani ma zdecydowanie odsłonięte za dużo. Tak, zgadzam się. Doomed Angel, I don't know to. Jeżeli jest Doomed Angel, to po co jej uszy? Gubię się w tym. Czekajcie, to jest koń? Mam wrażenie, że ta pani jest centaurem. To by wyjaśniało to, że w sumie nie musi, nie ma za dużo odsłonięte. To jest chyba jej część ciała, to nie jest kołdra, to nie jest ubranie. I'm pretty sure, że widzę to, co widzę. I Servant X, czyli z innym artem tym razem, ale ta karta jest przydrukowywana w każdym secie, tylko po prostu art zmieni, nie wiem czemu. To wydaje mi się, że ta karta już kiedyś była w jakimś secie. Może wy to bardziej ogarniacie się. Affection. Okej. Okay. Strasznie duża siatka tekstu. Jest to przerażające, szczególnie jak czyta się coś w grze, w której się nie zna. Oh my god, what's that art? Czy wy nie macie przed kim śpiewać? Czemu wy jakieś, co to za atak jest w ogóle? Ale tak, bardzo ekspresyjna karta, znowu ładnie narysowana. Nie wiem, czy ten dodatek nie ma najlepiej narysowanych Elric postaci jak na razie z tego wszystkiego. Ja myślę, że pierwszy dodatek miał też bardzo, bardzo ładny. Ładne arty i mamy... dobra, powiem szczerze, że... jak tak z podbliżenia tak dostałem, otworzyłem, to wydaje się trochę creepy. Jop, i to jest creepy. Like hell. Bazowo, z tego co widziałem, to jest podobnie tutaj jak w Pokémonach, tak? Niektóre karty z tego, że po prostu się trafiają rzadko i wyglądają tak jak wyglądają, zapewne tak jak pani, która się chowa pod górką, mogą kosztować przez to, że się nie trafiają lub przez to jak wyglądają. No dobra, tu mamy... Pani z wielką bombą. I don't get it, but okay. Lamp Kuchan. Dobra, Primora Code Maze. Ta pani nie jest przebrana za budynek. Weird. Nie będę tego czytał. Phantom Aquatic Beast. Okej. Fajny ten, podoba mi się ten liść, który jest tutaj rozmazany z przodu. Podoba mi się ten zabieg. Mamy Ereczkę, która nam się trafiła full artowa już. Mamy... No, przyznam szczerze, że naprawdę te Elwigi są nieźle narysowane, bardzo ekspresywne, bardzo dużo tutaj się dzieje na tych obrazkach, fajnie to wygląda. Jakbym był podjarany i grał w tą grę, to... Okej, okay, what the fuck? Za przeproszeniem, ale to jest R-ka i ona ma napisane Duel Master Place. Czy to jest jakaś kolaboracja w tym... Jeszcze nie miałem karty, która ma cokolwiek takiego napisanego, ale to jest zdecydowanie znaczek Duel Masters, czyli taka karcianka, którą pewnie kojarzycie lub nie kojarzycie. U nas jest, w Europie już i Ameryce jest martwa, ale w Japonii nie jest. Odłóżmy ją na bok. Aktualnie nie wiem, o co chodzi. Trochę mieszanie takiej gry z Duel Masters wydaje mi się czymś dziwnym. Okej, to jest przedruk. Chyba kojarzę tą panienkę. To chyba też. Aczkolwiek dziwne, że trafiają jeszcze nam się jakieś nowe komony. What the fuck? Dziewczynka przebrana za mantę? Czy ta manta ją zjada? I czemu ona... Czemu ona chce zjeść ślimaki? Oh fuck, that's heavy. Okej, okay, mamy kolejnego fancy Elriga, Elrig WSH-16, oh my god. To jest ta pani Elrig, chyba nam się trafiła ostatnio w jakiejś secret wersji i była super, super fajnie wyglądała, ta też jest niezła. A to jest R-ka w ogóle, to jest atak. Okej, okay, dobra, przepraszam się, to jest, my godness. Naprawdę dobrze narysowane karty. Co do tamtych, to Erek Komun... Ale te Elrigi są naprawdę... Postarali się. I... Szczerze mówiąc, zastanawiam się głęboko nad zrobieniem sobie z tej karty tokena do MTG. Na przykład 1-1 Fish albo... O! Do Sharknado. Szkoda, że nie jest za szarka przebrana. Na pewno by pasowała. Mam nadzieję, że czujecie mój vibe.
co do zrobienia z tej karty tokena. I think it's... W ogóle może zrobię sobie tokeny z tych kart. Dzień dobry pani Centaur, już znamy pani sekret. Nic się przed nami nie ukryje. Ta karta też już była przedrukowana. Pani budynek z dużą ilością mięsa. Nie, stop. Pani z dużą ilością mięsa była gdzieś indziej. To pomyliłem panie po prostu. Tak, mamy nawet taki klasyczny art. Jest bardzo dziwne uczucie 3D, jak się na to patrzy. Takie, że niekoniecznie pasujące do karty, ale naprawdę turn off. Yep. Turn off. Just turn it off. I nie mogę patrzeć na te SR-ki. WTF is this shit? Firefly, Squid, Aquatic, Phantom, Deity. Actually, I don't know what I'm looking at. I'm really don't know. No, mamy kartę, której jeszcze nie widzieliśmy. Która faktycznie nawet z daleka wygląda trochę jak pan, ale to jednak pani. Wow. Okej, okay, tej pani też nie mieliśmy. Dziwne. Okej. Okay. Natural Planet, okej. Okay. Tu już mamy panie, których mieliśmy. VJ Wolf, czyli ten. I kolejny VJ Wolf, okej. Okay. I mamy Erkę. Pani się pomyliła, czy jest aniołem, czy diabłem, bo tak jest trochę ten. I mamy Komona. Komona, który jest przedrukiem, który nawet nam się nie trafił w zwykłej wersji. I chyba tą wersję też już mieliśmy tej karty, więc... Czyli zagadką pozostaje karta, która ma napisane, że jest Duel Masters. Poczekajcie, może znajdę jakąś taką, która będzie miała napisane Magic the Gathering Place. O, to jest pani z mięsem. To jest pani, której jeszcze nie widzieliśmy. Co ona ma, klopsiki w rękach? Czy to kamienie? Ma telefon? Pokazuje nam... Robi sobie zdjęcie... I don't know. What's the lord of it? Okej, okay, mamy dwukolorową panią, którą chyba też już kojarzę. Wow, ale te elrygi są nie. A to ta perkusistka, ona się chyba pojawia w poprzednim dodatku. Okej, okay, I got it. To zdecydowanie atak, a nie śpiew. Kunajami na dodatek. I mamy, proszę państwa, mamy... Secret Rara naszego! Mamy Ray on the Wings of Truth. Czy to się nam trafił dobry traf? I don't know, ale aktualnie w tym momencie straciliśmy szansę na Divarara. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek na niego liczyliśmy. Pewnie nie, no ale mamy taką piękną panią Secret Rare, która wygląda całkiem nieźle. Czy jeszcze coś nam się może trafić w tym boksie? Na pewno Secret Rary i może jakiś jeden Peace Rare, aczkolwiek niespecjalnie liczymy na cokolwiek. Dobra, możemy już przelatywać te wszystkie ereczki i komony, które już widzieliśmy. To chyba już też widzieliśmy. To zdecydowanie widzieliśmy. I mamy, proszę państwa, kolejną SR-kę, w którym aktualnie świeci się wszystko i ja nie mam żadnego pojęcia, jak mam czytać ten obrazek. Ta pani jest... Ej, nie, nawet nie będę próbował tego robić. Po prostu jest, egzystuje, jest ładny. To jest nasza czwarta SR-ka, więc jak domniemam, jest to nasza przedostatnia SR-ka i będzie już tylko jedna, więc już nie będzie więcej. Okej, okay, jedziemy dalej. Tyrfing High Armed. Tej pani jeszcze nie widzieliśmy. Okej, jedziemy dalej. I mamy Erkę. Oj, mamy kolejnego Elryga, który świetnie wygląda moim zdaniem. Tak! Liczyłem na tą kartę w tej wersji fullartowej foil. Ja już otworzyłem co chciałem. Otworzyłem dziewczynkę, która jest zjadana przez mantę i otworzyłem dziewczynkę, która jest lampką. Ja myślę, że mój dzień jest spełniony co do unboxingów. Nie muszę już dzisiaj żadnego więcej produktu dotykać. I mam jeszcze takiego komona, którego chyba nie widzieliśmy nawet w zwykłej wersji. Weird. Jak to jest z tymi komonami, co nie w tym dodatku? Jest trochę taka... Chociaż nie wiem, może to jest jakieś takie, że one się w normalnym komonach tutaj nie trafiają, ale mogą nam się... A nie, no, trafiło się. Raczej nie, to by tak dzisiaj nie zrobiliby tak. Trilling. Okej. Okay. Chyba ta się pani jeszcze nam nie trafiła w tej wersji. Okej, okay. Ta wygląda trochę dziko, ale still, it's nice. Nice. I mamy R-kę na fullarcie, taką dość ładną. Steel. Cały czas mam jedną kartę, która, powiem wam jeszcze coś dziwniejszego, która jako jedyna ma białe oznaczenie Signi tutaj. Wszystkie inne mają czarne. Więc
Oprócz tego, że zachęca nas do innej gry, która nie wiem, czy jest martwa, czy nie, ale na pewno jest z innej firmy niż ta. Okej, tej karty nie widzieliśmy jeszcze. Dobra, siup. To już widzieliśmy. I mamy komunikat takiego, całkiem nieźle się prezentującego. Chyba zostawię te foile na noc, żeby z ciekawości zobaczyć, czy się wyginają, czy nie. Okej. RK tutaj. Tą panią już widzieliśmy w tej wersji. I mamy chyba naszą ostatnią SR-kę, bo to jest piąta. Która jest, wszystkie SR-ki w tym dodatku są tak kolorowe, że po prostu jak na nie patrzę, to dostaję lekkiego oczopląsu i ataku epilepsji. Tak, to... Czy teraz jeszcze nam się może coś trafić? Chyba już nie. Chyba do końca dostaniemy tylko jakieś komony foil albo cokolwiek innego. Chyba, że jakiś jeden pisarar nam się może trafić, w co bardzo mamy. Mamy pisarara z panią zieloną, czyli już teraz jak domniemam, wszystkie sloty wyczerpane, 3 boostery to go. To lecimy do mety, proszę Państwa. Nie ma co się ociągać. Tyk, manta. O, mamy chyba jakiegoś Elriga foil. To chyba pierwszy nasz Elrig foil. Tak, zdecydowanie jest to Elrig foil. O taki. Nawet nie najgorszy. I dwa boostery to go. Znowu zatrząsłem kamerą. Niebezpiecznie. Chyba wszystkie LLG już zebraliśmy, chociaż nie zebraliśmy. O, to jest ta, która nam się trafiła w wersji Secret. I mamy Komona. I ostatni boosterek z tego boxa, który się nazywa Stand Up Diva. Aha. Słuchajcie, Servant Cross znowu, ta sama karta. Okej, okay, to jest pierwszy. To jest pierwszy LLG z tą panią, która grała wcześniej na chyba klawiszach. Weird. Czemu się trafiła jako pierwszy raz dopiero. I mamy jeszcze jednego Riga VJ Wolfa. Dzięki wielkie za oglądanie. Wyczekujcie filmiku z Adventure. Jak to się nazywało? Dungeon and Dragons Battle on Baldur's Gate Battle for... Yeah, whatever. Do zobaczenia.